Z tej strony Zuzia Siericka-Karczyńska i razem z moją siostrą prowadzę firmę Weasber. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu o Śnie i nie tylko. Zapraszam Was też do śledzenia nas na naszych social mediach, do subskrybowania naszych kanałów na YouTube, na Spotify, na Tidal, tak abyście byli na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o metodzie 5S. Dla mnie osobiście wiedza na temat tej metody była po prostu game changerem w rodzicielskim życiu. A link do artykułu na ten temat znajdziecie w opisie odcinka. W artykule znajdziecie też infografikę, która w prosty sposób wytłumaczy tę metodę. Metoda 5S jest bardzo ściśle powiązana z teorią czwartego trymestru. Stworzył ją. Amerykański pediatra Harvey Karp. Bardzo znany pediatra, też z tego, że jest pediatrą, bardzo znanych, celebryckich dzieci, ale jest też wspaniałym człowiekiem, który od dawna badał życie niemowląt, słuchał swoich pacjentów, pacjentek, starał się wesprzeć rodziców, pomóc w rozwiązywaniu takich niemowlęcych problemów. I właśnie z tych obserwacji jego pracy wieloletniej ukuł taką teorię czwartego trymestru. Według tej teorii dzieci powinny być w brzuchu mamy dłużej niż te 9 miesięcy. Właśnie brakuje im takich trzech miesięcy do tego, żeby czuć się swobodnie na naszej wspaniałej ziemi. Nie są tam tak długo tylko dlatego, że według niego po prostu główka nie przeszłaby przez kanał rodny, gdyby była jeszcze większa. Czyli ludzkie dzieci według tej teorii rodzą się za wcześnie. I dlatego naszym zadaniem jest zapewnienie noworodkowi warunków maksymalnie zbliżonych do tego, jakie miały w brzuchu mamy, tak żeby ta transformacja, żeby to, to przejście było jak najmniej stresujące. W tej teorii czwartego trymestru chodzi o to, żeby przez pierwsze trzy miesiące życia dziecka zachować takie warunki, jakie miało dziecko w brzuchu. Doktor Karp dowodzi też, że dziecko w tych pierwszych tygodniach po narodzinach instynktownie szuka tych sytuacji, które znał w, z okresu płodowego. Daje im to poczucie bezpieczeństwa, są dzięki temu spokojniejsze i mogą się mm, lepiej y, rozwijać. Doktor Harvey Karp opracował w związku z tym teorią czwartego trymestru taką metodę pięciu kroków, nazwaną 5S która bardzo ułatwia usypianie, uspokajanie niemowląt. I pamiętam, jak ja poznałam tę teorię jako matka właśnie pierwszego dziecka to zupełnie zmieniło nasze życie. Ta nazwa 5S ma swoje źródło w języku angielskim, od którego każda z, z tych pięciu elementów zaczyna się właśnie od litery S, ale też polskie wydawnictwo Mamania, które wydaje książki Harawaya Karpa, przetłumaczyło to pojęcie tak, żeby to 5S miało też sens w języku polskim. I teraz chciałabym wam opowiedzieć o tych kolejnych krokach, jeszcze raz wspomnę o tym, że zachęcam do spojrzenia na, nasz, na, nasz, na naszą stronę, na naszego bloga. Link jest w opisie, bo tam zamieściłyśmy taką prostą infografikę, która w bardzo łatwy sposób pokaże Wam o co chodzi w każdym z tych elementów. Pierwszym elementem jest spowijanie. Dziecko czuje się bezpiecznie, kiedy jest owinięte ciasto w pieluszkę, chustę, kocek, e, otulacz. Bardzo polecam też na ten nasz wisberowy otulacz. Także zrobi się taki kokonik, z którego wystaje tylko główka. E, takie chaotyczne ruchy nóżek, rączek bardzo przeszkadzają niemowlęciu w uspokajaniu się, i generalnie one są mimowolne. Tak, Dziecko ma jeszcze te odruchy takie e, mimowolne, nie, niekoniecznie celowe. I właśnie tak jak w brzuchu było ciasno owinięte, tak lubi być owinięte już poza brzuchem. Czyli pierwszo, pierwszym elementem jest spowijanie. Drugim elementem jest stabilna pozycja. Utulone dziecko trzeba ułożyć leciutko na boku, albo tak, żeby główka była skierowana nieco w dół. Dziecko opiera się wtedy na brzuszku, albo na, na, rodzicu, na brzuchu rodzica, albo na, na ramieniu. I to jest taka, taka pozycja, która poz, pozwala mm, lepiej i szybciej uspokoić płaczącego malucha. Następnym elementem jest szumienie, czyli dźwięk, który uspokaja dziecko, pomaga mu zasnąć. Mm, Generalnie noworodek ten dźwięk szumu pamięta właśnie z brzucha mamy. Ten szum przypomina szum wód płodowych, wszystkie szumy, które tam się w szum krwi zżył. Generalnie ten szum też jest polecany właśnie przez Hrabia Karpa, który no, latami badał niemowlęta i szumienie niemowlętom. Ważne jest to, żeby opuszczać ten szum już tak naprawdę od urodzenia. Wtedy kiedy dziecko takie jest niespokojne, mało który rodzic wie, że jak dziecko się rodzi, ta cisza, którą spotyka po tej stronie brzucha jest dla niego bardzo niepokojąca. Nam się wydaje właśnie, że wszyscy musimy być cichutko, bo dziecko śpi. Natomiast dziecko nie zna tej ciszy. To, co jest dla niego naturalne, to jest szum. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby nie szumieć non stop. Tylko wtedy, kiedy ten szum jest potrzebny, kiedy dziecko jest niespokojne. Czwartym elementem jest skoko kołysanie. To jest e, taki specyficzny sposób e, kołysania. Ważne, żeby było e, jednostajnie i e, nie jakoś super powoli. E, dziecko kładziemy tak sobie na przedramieniu, główkę trzyma w tej stabilnej pozycji i wy, wykonujemy takie. Energiczne kołysanie. Najfajniej działa takie w dół, góra w dół. My robiliśmy, pamiętam z mężem, takie przysiady dosłownie z dzieckiem, które super działały. Czyli nie na boki, tylko właśnie góra-dół, góra-dół, bo w taki sposób dziecko jest przyzwyczajone, jak chodzimy, e, w ciąży jeszcze. E, te, te, ten taki ruch góra-dół jest dla niego właśnie naturalny, czymś, co on zna. I piątym elementem jest sanie. Możemy dać dziecku smoczek, ale oczywiście też zachęcamy do, do podawania piersi. Sanie to jest taki naturalny, jak wiemy, odruch jeszcze z życia płodowego. Bardzo, bardzo pomocny w tych sytuacjach takich kryzysowych. Te pięć elementów ważne jest, żeby używać stosować naraz. Pamiętam, że jak myśmy zaczynali pracę z tą metodą, to czasami próbowaliśmy jednego, albo drugiego, albo trzeciego. Natomiast no, game changerem jest stosowanie wszystkiego naraz, czyli spowijanie dziecko w otulaczu, stabilnej pozycji, szum, kołysanie i ssanie. To gwarantuje sukces Oczywiście pamiętajcie, żeby też zapoznać się z materiałami wszystkimi edukacyjnymi. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to też możecie nam je zadać na naszych komunikatorach, które mamy. Chętnie Wam w tym pomożemy. Dajcie też znać, czy stosowaliście tę metodę, czy u Was też się tak sprawdziła jak u nas i jakie są Wasze wrażenia. Zachęcam Was do słuchania naszych kolejnych odcinków. Przygotowałyśmy dla Was dużo ciekawych tematów. Ale też do wrócenia do tego, co było. Czasami wraz z biegiem macierzyństwa różne inne tematy się przydają, także wracajcie do naszych odcinków poprzednich. Staramy się um, sprostać Waszym oczekiwaniom, ale też dawajcie znać w komentarzach, właśnie o czym chciałobyście, żebyśmy przygotowały odcinek. E, chętnie, chętnie się wspomożemy Waszymi pomysłami.